Cześć! Pompa hydroforowa nie może zassać wody? Zastanawiacie się, co jest tego przyczyną? Bez obaw, nie chodzi o jej usterkę. To tylko zapowietrzenie się pompy. Wystarczy ją odpowietrzyć, a powróci ona do prawidłowego funkcjonowania. Nie wiecie, jak się za to zabrać? Ten materiał powstał właśnie po to, aby pokazać Wam, jak odpowietrzyć pompę hydroforową. Serdecznie zapraszam! Zapowietrzenie się pompy hydroforowej nie jest niczym groźnym. To po prostu nadmiar powietrza w przewodzie sącotłocznym, który uniemożliwia zassanie wody. Jednak dla osób, które pierwszy raz się z nim spotkały, może wydawać się to niepokojące. Zupełnie niepotrzebnie. Aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie pompy, wystarczy usunąć zalegające w przewodzie powietrze. Konieczność odpowietrzenia pompy hydroforowej może pojawiać się dosyć często. Na przykład przy jej pierwszym uruchomieniu, po przeprowadzonych pracach remontowych czy po zimowym przestoju. Odpowietrzenie pompy hydroforowej to błahostka. Czynność ta jest na tyle prosta, że może przeprowadzić ją dosłownie każdy. Wystarczy zalać wodą przewód ssący oraz całą pompę. Pompy hydroforowe posiadają specjalny korek zalewowy, którym wlewa się wodę do przeponu oraz do pompy. Pamiętajcie jednak, aby odpowietrzanie było skuteczne, przewód ssący musi zostać zalany do pełna. Teraz wystarczy uruchomić pompę. To wszystko. Czasami może zdarzyć się, że cały proces trzeba będzie powtórzyć kilkukrotnie, do momentu, w którym pompa sama nie zassie wody. Podczas odpowietrzania pompy hydroforowej mogą pojawić się też pewne komplikacje. Są przypadki, zwłaszcza po dłuższym przestoju pompy, na przykład po okresie zimowym, że pomimo wielokrotnego odpowietrzania pompa nadal nie może pociągnąć wody. Co zrobić w takim przypadku? Koniecznie skontrolujcie zawór zwrotny zamontowany na końcu przewodu ssącego. Ma on skłonność do zawieszania się, a to właśnie on zapobiega cofaniu się wody do studni, którą zalewamy przewód, żeby odpowietrzyć pompę. Dlatego konieczne jest, aby był on zamknięty. Żeby ustawić go w prawidłowej pozycji, wystarczy stuknąć kilka razy w przewód na odcinku znajdującym się w studni. To powinno pomóc. Jeśli nie, trzeba wymienić zawór na nowy. Jak widać, odpowietrzenie pompy hydroforowej nie jest niczym skomplikowanym. Warto jednak mieć podstawowe informacje na jego temat, ponieważ konieczność jego przeprowadzenia może pojawiać się regularnie. Mam nadzieję, że nasz materiał okazał się pomocny. To tyle na dzisiaj. Zapraszam na naszą stronę www.sklep-watermark.pl oraz do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.